Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Mario i Luigi Dream Team. I jak dobrze wiecie, ostatnio udało nam się uruchomić takie schody tutaj, dzięki czemu mogliśmy wejść dalej. No zobaczymy za chwilkę, co nas czeka, co nas spotka za tą mapką. Tam widzę już gwiazdkę. That's all you got. To chyba jest ta klientka, której tak się boją. Yes, ma'am. Kwadratowa pani. Oj, widzę, że tu będzie grubsza sprawa. Jakiś piasek tam się osuwa. I pewnie trzeba będzie też na górę znaleźć wejście. Zaraz zobaczymy. Brita, właśnie, ona się Brita nazywała, ta kwadratowa pani. No okej, zaraz z nią porozmawiamy. Zobaczymy. Tutaj widzę, że są takie same posągi jak miało to miejsce w przypadku tej poprzedniej planszy, tylko że są dwa, cztery takie posągi. Czyli tu będzie trochę roboty, żeby się dostać na górę. Hej! Hej! You guy in the red, mustache, you look able body. Jesteś przyjęty, pracujesz dla mnie. Klientka widać, że jest typową taką, wiecie, typowym takim, kurczę, jak to się nazywało, brygadzistą. Rozkazuje tutaj nieźle wszystkim. Chce nas zatrudnić, ale my niestety, ale nie przyszliśmy tutaj po robotę, tylko po kamień. Po kamień jest senny kamień. Kind of mistake. Wish granting stone, tak, kamień spełniający życzenia. Schowane tutaj na pustyni. Please, proszę was. Nigdy nie widziałem takiego kamienia, ale zaraz powie chyba, że może być. But hey, właśnie, nigdy nie była w tamtym rejonie. Za tym osuwającym się piaskiem, tak więc może ten kamień być tam i na pewno tam jest, ale zanim tam dojdziemy, trochę nas czeka tu roboty. Naprawdę uwierzcie mi, że będziemy się na tej pustyni dosyć długo bawić. How can you guys get up there? No, trochę się podśmiewuje z nas. Skąd mam wiedzieć, jak się tam dostać? Widzicie te cztery statuły? Właśnie o tych statuach wspominałem wam wcześniej. Wszystkie mają dziurę. Na coś. My już wiemy na co. Bo taką samą statuę uruchomiliśmy w poprzednim odcinku. Czyli potrzebujemy cztery takie kamienie. Chcecie pochodzić po pustyni? Rozejrzeć się po pustyni. Przez chwilę. To wolny kraj. Możecie. Tylko trzymajcie się z dala ode mnie. Tak. Back to work. Ona oczywiście tutaj dalej rozkazuje. A my musimy właśnie cztery takie kamienie do tych czterech statuł znaleźć. I to jest właśnie najgorszy problem. Największy problem, bo trochę czasu mówię, to zajmie. Czekajcie, patrzę sobie tutaj. Czy nie ma jakiś fasolek. Ale nie zauważyłem. Natomiast tu będzie sporo. Czekajcie, mapa. Mamy już, widzę, puzzle, który jest tutaj. Zaraz go weźmiemy. To będzie chyba już trzeci. Jeszcze 7 takich puzzli. I będziemy mieli nowy atak. Jest. Te ataki naprawdę się przydadzą. Mario, dla ciebie. Refreshing herb. Przyda się, czemu nie? Może i się przyda. Zobaczmy. O, jest. Dobrze, to weźmy to. Brosbin. Tutaj mamy taki fajny mechanizm, zaraz się nim zajmiemy. O, jest jeszcze jedno. Speedbin. Dokładnie. W sumie mógłbym to rozdać. Czemu nie? Zaraz wam pokażę w ogóle. Items. To jest tutaj. Heartbin, Brosbin i Speedbin. Czyli tak, Heartbin. Ja wszystko dawałem Marianowi. Nie wiem czemu, ale zawsze dawałem w niego. Ładowałem, chciałem go wymaksować.
Brosbin daje nam, aha, BP, czyli punkty tak jakby many, jeden punkt więcej. I Speedbin powiększa nam prędkość. Będę w Mariana ładował, a co? No będzie taki mega ultra wypasiony. Okej, okay, widzę, że nie ma nic więcej do roboty, możemy dosiąść tego mechanicznego potwora. Zaraz powinna przylecieć. Chociaż nie, czekajcie. No właśnie, to samo tak sobie jeździ, a my mamy tutaj do dyspozycji, wiecie, dwa przyciski, zielony i czerwony. No właśnie, i w ten sposób kruszymy takie skały. I B. Oczywiście w tym momencie, jak walniemy, to zatrzymuje się po prostu ten mechanizm. Tutaj jak mamy ten czerwone takie pole, jak naciśniemy, to wtedy robimy stację. Po prostu robimy stację, możemy sobie wysiąść. Dobra, on nam oczywiście tłumaczy o to, ja tam skupowałem, bo mówię, to jest takie nieistotne jak dla mnie. Zresztą i tak, to najważniejsze wam powiedziałem, o co chodzi, dotyczyło tej maszyny. A mówię, te ważniejsze momenty staram wam się tłumaczyć. Tu będzie trochę roboty i tu jest trochę tych torów. Dosyć rozległy teren na nas czeka. Come here. Jest kolejna maszyna. Ona nas tu oprowadzi teraz o wszystkim. Opowie o jakichś kamieniach, że jak rozbijemy te kamienie dla niej, no to dostaniemy od niej, wiecie, zapłatę po prostu. Pod niektórymi kamieniami są właśnie te poduszki do snów. A w tych snach, jak wiecie, co jest? Oczywiście te kamienie do tych statuł. Tak. No i sobie pojeździmy. Naprawdę jest trochę sporo. Ja tu się bawiłem dosyć dużo. No na razie niestety nie mogę nic zrobić. Musimy to objechać tak w koło. Kolejny kamień. A właśnie, zobaczcie, tutaj mamy takie zielone. One zawracają po prostu, zawracają nasz wózek, jak to wciśniemy. I wracamy, bo mówię, nie mamy kontroli takiej nad tym wózkiem, nie możemy sami nim jeździć, tylko po prostu możemy mu wydać kierunek, w którym ma podążać. I tu jest znowu taki przycisk. Tak więc mówię, uderzenie obraca po prostu tor jazdy. Te kamienie rozbijemy, czemu nie, bo troszeczkę kasy od niej dostaniemy. Okej. Tak, nasze zadanie to rozwalenie tych skał. Oczywiście te skały, wiecie, i tak musimy rozwalić, bo pod niektórymi widzieliście, są te ukryte sny. Okej. 2 na 6. Rozbijemy tu wszystko. Aj, 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 aj. No i kurczę. Muszę zawrócić. Aj, niestety, ale źle. Ten panel możemy zmieniać kierunek i na początku nie wiedziałem jak, a później się okazało, że po prostu musimy, wiecie, pod piasek się zakopać, czyli wiecie, uderzenie tym młotkiem. Coś jak w stylu szukania tych fasolek. No i po prostu od spodu po prostu go wybić. On wtedy zmieni kierunek. Go underground. To było przez to, że ja wtedy skipowałem, teraz natomiast już wiem. Dobra, ją zaraz tu wysadzimy i będziemy mogli sobie działać. Ale najpierw... ja obadam na pieszo. Na pieszo obadam po prostu cały teren. Jednej mapki oczywiście, bo tu jest trochę takich skałek. I też te sny są pochowane też na jakichś skałkach. Nie tylko pod kamieniami, ale na skałkach także. A właśnie, ten bloczek zielony, o którym teraz ona mówi, on przywołuje nasz wózek, czyli możemy po prostu, jak jesteśmy gdzieś daleko, wcisnąć ten klocek i po prostu ten wózek przybędzie bardzo szybko. To jest też dosyć fajna sprawa. Jest pierwszy sen. Pillow. Dream World, tak.
No dobrze, jak już się położył, no to zajmiemy się tym pierwszym snem. Chipis zaczął się tam kłócić trochę z tą kwadratową, ale okej. Okay. My do snu. Okej, okay, słuchajcie, tutaj jest problem, bo z tej strony nie dostaniemy się do tego kamienia. Trzeba będzie naokoło lecieć. Nie jest to takie proste, specjalnie zresztą to jest zrobione, ale nic. Już nie powiem, co mi to przypomina, ale dobra. Luigi! Czekajcie, muszę sobie rysik wyciągnąć. Bo znowu tu będziemy musieli troszeczkę się pobawić mordą Luigi'ego. Dobra, nos. Wiem. No sobie tam coś mruczy pod nosem. Zawsze się zastanawiałem, po jakim oni mówią. Trochę na włoski przypominało. Po włosku. Try spinning Luigi nose around. O, zobaczcie, ładnie zakręciłem tym nosem. Dobrze, dawaj. Jezu, mnie trochę dobijają te tutoriale, że one tak długo trwają. Nie wiem, czy to nie można było jakoś prościej powiedzieć. Możemy oczywiście rozpędzić to i na drugą stronę się dostać. No będzie z tym zabawy, uwierzcie mi. Tutaj to tam jest akurat jakiś pojedynczy mechanizm, ale niedługo będzie więcej tego mechanizmu. Chociaż nie jest to takie skomplikowane wcale, tylko że zabiera czasu. Okej. Okay. No możemy pomału przekręcić i też będzie dobrze. A możemy rozpędzić ten wózek już. Tutaj czegoś nie zostawiłem. Nie, niczego nie zostawiłem. Dobrze. Czekajcie, żeby nie za mocno, bo spadnę. Dobra. Tam pójdziemy za chwilkę, tylko tu jeszcze chyba coś jest. Muszę to sprawdzić. Aha, tam na górę to prowadzi. No w sumie nie wiem. Dobra, pójdziemy sobie, zobaczymy tą mapkę. Ja tam najwyżej wrócę za chwileczkę. Ale pięknie. Aż 4 takie kule spadły. Może się uda od razu ich rozwalić? Nie, nie udało się. Okej, jednego rozwaliłem. Teraz powinni już wszyscy pójść. Tak więc dajesz. Ajajaj, ale mi to kurczę kiepsko poszło w tej chwili. Dobra. Nie, weźmy tutaj skokiem, już teraz powinniśmy ich dobić. No, też ledwo co mi to wyszło, ale... Okej, 78 exp. No to co, lecimy dalej. Weźmy tutaj zmień na skok, panie. Tu jest kolejny, dobra, no weźmiemy go. Trochę to trwa, ale mówię, lepiej tu się nimi zająć. I tak bym musiał, nawet poza nagraniem czy coś, ale wiecie, wtedy bym musiał wracać do tych snów, a jak jesteśmy już na miejscu, no to zrobię. Dobrze, ładnie. Okej, jednego tutaj rozwalę przynajmniej. I jeszcze 3 tylko. Okej, fajnie. Zaraz tak powinniśmy level wbić. Znaczy nie, no zaraz, połowa jest. Mario ma połowę, Luigi dopiero zaczął. Bloczek, nad.
O Jezu, jeszcze jest robot. A ten robot, powiem wam szczerze, dobrze jest go rozwalić, bo on wybucha. Dzięki czemu... Tamci też obrywają. Czekajcie, jakbym wziął... Dobra, weźmiemy tak i tak oberwie nim, ale nie wiem, czy go rozwalę za pierwszym razem. Nie, przeżył. Dobrze. No sam został. Mogliśmy trochę inaczej to rozwalić, ale nie jest tak źle. O właśnie. Tak, i on by tam, wiecie, o kilku zahaczył, tam ci by też oberwali jakieś obrażenia by dostali. 108 masz, o proszę. Nieźle, jak na takich zwykłych. Dobra, tu są kolejne śrubki. Znaczy te, śruby. Dobra, to trzeba rozpędzić. Dobrze, 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 dobrze. O tak. Okej, jest fajnie. Kurczę, ja tu już dojdę, tak? Muszę zobaczyć tą mapkę, czekajcie, czekajcie, czekajcie. A nie, dobrze, tam... Kurczę, mogłem iść tam na dole na mapce. Tam był tylko ukryty po prostu jakiś... Aj, jakiś bloczek. No nic, trudno. Ten bloczek zostanie, najwyżej może tam wrócę. Ale raczej nie będzie mi się chciało. Tak. Oczywiście będziemy mogli użyć młotka do rozwalania tego. No i jest. Kolejny ludzik uruchomiony, chciałem powiedzieć. Nie, uwolniony. Pillow Folk Saved 7. O, jak jest 7, to byśmy mogli wrócić do tego dziadka. Coś byśmy dostali od niego. Ale jestem na razie na pustyni. Może po pustyni tam pójdę do niego. Niech daje, co ma. A co? Za darmo przecież ich nie zbieramy, nie? No i okej, jeden syn obczajony. O, przy okazji, tu jest fasolka ukryta. Thanks. Dreamstone is in danger? What? We have no choice. Nie mamy wyboru. Please take this. Weźcie to. Yes, mamy Dozite. Dozite, chyba dobrze to mówię. Dozite. I pierwsza statua będzie... będzie uruchomiona. Jeszcze trzy tylko. Jeszcze tylko trzy, panowie i panie. Tak, number of remaining gatekeepers here. Three to go. No i mamy na dolnym ekraniku, jak widzicie. Jeszcze trzy. Counting on you. Okej, dobra, wiem, że wszyscy na nas liczą. Stacze. Dobrze, weźmiemy sobie tu. Tu chyba był jakiś bloczek, właśnie jest. Będę musiał na razie obczaić to na pieszo tu wszystko, bo jest trochę tych skałek. Tam jest kolejny sen. Będzie trzeba się tam jakoś dostać. Tu na razie... Aha, bo my jesteśmy nie z tej strony. Chociaż czekajcie. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. To jest ten początek. Ja zaraz się zajmę tamtym. Na razie tu przejdę, powiem wam, na pieszo, bo... mówię, chcę pozbierać to wszystko. Tu jest kamień, zaraz go rozwalimy. Tu jest blok. Dobrze. Trzeba patrzeć, czy tych fasolek nie ma czasem. O, jest właśnie tu. Dobrze, tu widzę, że będziemy mogli sobie wejść. Zaraz wejdę, tylko tutaj sprawdzę. Nie ma nic. Bo myślałem, że tam jakaś fasolka może być ukryta. Tutaj nic na dole nie ma. Okej, to idziemy górą. Tak jest. Dobrze. Pomału, żebym się nie stoczył tam na dół przez przypadek. Jest puzzle. Wow. A tu jeszcze jeden jest. O. Zaraz zobaczymy, czy go będę mógł zdobyć tak normalnie. Pomału. Kurczę, ile tu jest bloków, nie?
Dobra, dawaj go. Wiecie co, źle zrobiłem trochę. Bo tam chyba trzeba było z drugiej strony. Albo czekajcie, zaraz zobaczymy, bo tu był, widziałem. No właśnie. No i z tej strony nie rozwalę. Fak, będę musiał wrócić za chwilkę. No wrócimy, no nic. Okej. Kilka monet poszło. Nic tu nie ma, chyba już nic, co? A, mogę wejść tędy. Okej, fajnie. Dobra, to zaraz to szybko obczajmy jeszcze raz. Shock bomb. I bow biskup. Dobrze, teraz można już z czystym sumieniem wrócić. Nie tędy. Zresztą, kurczę, myślałem, że tam jest przejście. Aha, tu jeszcze jest. Dobra, czekajcie, jeszcze inaczej, jeszcze trzeba tutaj obczaić to. Dawaj, 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 tak, tak, tędy, pięknie. No tak, bo tutaj też był bloczek, zapomniałem, ten piasek się osuwał. Jest, Ultra Candy. Dobra, jest wszystko. Czyli ten teren mamy tutaj troszeczkę obcykany już. Teraz tak, panowie i panie. Tu już nic nie ma, tak więc możemy już rozwalić chyba te bloczki, chociaż jeszcze tamta lewa strona troszeczkę mnie nurtuje. Zaraz tam pójdę, zobaczę. I wsiądziemy do tej machiny i rozwalimy kamienie. Tutaj byłem chyba, nie? Tak, tu chyba brałem ten blok, brałem, ok. Czyli to jest obczajone. Nic więcej nie widzę takiego, co by mogło przykuć naszą uwagę. Więc możemy wsiadać chyba już na spokojnie. Porozwalać sobie te kamienie. Dobra, jest jeden. Jest drugi. No później tam jeszcze wrócimy spokojnie. Bo tam chyba jeszcze były kamienie. Dobra, jest. Kolejna. W sumie mogę to rozwalić, czemu nie? Później sobie wysiądę i na spokojnie wszystko tutaj obadam. A jest trochę tej roboty. O, jest kolejny sen. Dobrze, dobrze. A i pojedziemy dalej. I puzzle tam jest na tej mapce. Na tej też widzę. Wiecie co? Objadę w koło. Objadę w koło. Rozwalę te wszystkie kamienie. Dobra. O, tutaj. Pięknie. I zaraz pójdę do niej, od razu wezmę zapłatę, a co? To chyba wszystkie. To chyba wszystkie. Zatrzymam się na chwileczkę, wezmę tylko z nią, zagadam. Trochę tych kamieni, jakby nie patrzeć, rozwaliłem. Pay me. 19. Kurczę, 19? 380 monet. No zobaczcie, opłacało się. I teraz tak, na spokojnie lecimy do drugiej planszy, tam się zatrzymam gdzieś i obadam ją na pieszo. No, widzę już tam przeciwników. Ok, tu możemy się zatrzymać i odtąd zacząć. W sumie tu jest puzzle, nim się na początku zajmę. Dobra, jest. Tu już szósty, o proszę. Jeszcze tylko cztery. Nieźle. Jeden jeszcze jest na tej planszy, to dobrze. Ej, kurde. Chciałem go walnąć, a zapomniałem, że pod ziemię się wbiłem. Dobra, nadepnęłem niechcący, ale bardzo dobrze. Dobrze, dobrze. O, właśnie, teraz mam już silniejszy skok, więc jednym ciosem go walniemy. No, ten przeżyje, bo on Luigi jak zwykle trochę jest słabszy, ale to nic. Mario dobił. Pięknie, dobrze jest, bardzo dobrze.
co tutaj jest, co? Czyli tak, odtąd sobie obczają w dół. Tu mogę w sumie jeszcze wejść. A, proszę, jak szybko. 7. Jeszcze tylko 3. Tutaj coś musi być. Blok i... I chyba nic więcej. No, tam jest sen. Dobrze, dobrze. Ale za chwilę. Muszę tu wrócić. Dobrze się rozglądać po tym piasku. Nie chcę tych kurcze fasolek omijać, bo naprawdę mogą pomóc. Czekajcie, tu. O, jest kolejna księga. Ha! Ten, sen. Dobra, obczajmy sobie go. Enter World Dream. Znaczy Dream. Dobrze, zrobimy jeszcze ten sen i będziemy kończyć ten odcinek, bo i tak już trochę trwa. Luigi! Oje! O! To będzie szybkie. Na tej stronie tylko są... no, jedna plansza jest tylko po prostu. I są trzy kamienie. Dawaj nosa. No, jakżem tego nie trafił? Dlaczego tak się stało? O, teraz jest. 3. Dobra, jeden jest. Dawaj na wyższy poziom, panie. Nie. Kurczę, powiem wam szczerze, nie jest tam takie proste tym wycelować. O, jest. Ale ten ksen będzie króciutki, na szczęście. No i mamy ostatni kamień. Ciekaw jestem, czy on da nam ten... Wiem, że tutaj nie wszyscy dadzą nam ten kamień potrzebny do tych statów. Niektórzy są tylko, wiecie, aby po prostu, aby sobie nabić statystykę i więcej uwolnić tych członków tego królestwa. Well, it seems I was petrified for many a day and night. No i właśnie, on nam tylko podziękował. Nic nie dał i nic nie możemy z nim zrobić. A my sobie w tym miejscu skończymy. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, cześć!